Dzisiaj wieczorem natomiast przejdziemy w duchu po śladach tamtej jerozolimskiej drogi, rozpamiętując jej etapy i starając się, podobnie jak błogosławiony Jan Paweł II, przytulić się do krzyża. Dzisiejszej Via Crucis towarzyszyć będzie nam szczególny znak. Drewniany krzyż obejmowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II w pamiętny Wielki Piątek 2005 roku, kiedy po raz pierwszy nie mógł już przewodniczyć drodze krzyżowej w Koloseum. Krzyż towarzyszący na oczach świata, ostatniej publicznej drodze krzyżowej papieża, który umarł tydzień później. Tę udręczoną twarz odnajdujemy także w ofiarach tegorocznego Majdanu, który pociągnął za sobą śmierć tak wielu ludzi upominających się o godność człowieka, o wolność i miłość do ojczyzny. Dziękujemy tym, którzy każdego dnia i miesiąca modlą się za te ofiary. Zdajemy sobie sprawę, że z tego cierpienia może przekształcić się zaczyn nowego, lepszego życia. Od autentycznego nawrócenia zależy przemiana naszego środowiska, naszej ojczyzny i całego świata. A nawrócić się znaczy przemyśleć i poddać rewizji nasze życie indywidualne i społeczne. Pozwolić Bogu wniknąć w zasady rządzące tym życiem. Oto wynikające z Majdańskiego Krzyża nasze chrześcijańskie zadanie. Kończąc tę drogę krzyżową z błogosławionym Janem Pawłem II, mówisz mi, Panie Jezu, że kto nie chce nieść swojego krzyża, nie jest Ciebie godzien. Zmiłuj się nade mną, Chryste, ześlij Twego Ducha, Ducha wiary, nadziei i miłości. Prowadź mnie Jego mocą, abym umiał Ciebie naśladować, abym umiał iść za Tobą i z Tobą, abym umiłował Twój i mój krzyż, Panie, abym był Ciebie godzien. Amen.